Dzisiaj na kanale o technologii zobaczycie Huawei Watch Ultimate, czyli najlepszy oraz najnowszy zegarek Huawei'a. Będziemy go sprawdzać w najgłębszym basenie w Europie oraz drugim najgłębszym basenie na świecie, który znajduje się w Mszczonowie. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić ten właśnie zegarek, to możecie zrobić to w sklepie Media Expert, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, więc jeżeli chcecie kupić ten zegarek, odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I możecie zastanawiać się, czym ten zegarek w ogóle różni się od innych Huawei'ów, na przykład od modelu Watch GT 3 Pro. Przede wszystkim mamy tutaj lepsze materiały. Ja wiem, że już poprzednie zegarki były świetne, ale tutaj mamy bezel ceramiczny. Tutaj także z tyłu jest ceramika. Z kolei właśnie ta cała koperta jest wykonana nawet nie z tytanu, tylko z czegoś jeszcze mocniejszego, a mianowicie ze stopu metali zawierających głównie cyrkon. I to podobno ma być bardzo, ale to bardzo wytrzymałe i powiem Wam, że faktycznie jest, bo zdarzyło mi się niestety przeorać tym zegarkiem betonową ścianę, niespecjalnie, z nieuwagi, no i na tym zegarku nie widać ani jednej ryski. Poza tym dodano tutaj tryb ekspedycji, dodano zaawansowany tryb nurkowy, dlatego znajdujemy się tutaj, a także możliwość mierzenia sztywności tętnic. Mamy bardziej rozbudowane EKG, tych nowości tutaj jest naprawdę dużo, ale sami musicie ocenić, czy chcecie kupić aż tak zaawansowany zegarek, bo on jest przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, czy wybrać starszy model, który będzie tańszy, ale też trochę mniej zaawansowany, więc tak naprawdę jak zwykle wybór należy do Was. Poza tym mamy tutaj większy ekran, 1,5 cala, to jest ekran AMOLEDowy, ale to jest AMOLED, który jest jaśniejszy niż poprzednie, to jest AMOLED, który ma odświeżanie od 1 do 60 Hz, więc tak naprawdę zużywa mniej energii. Mamy tutaj też większy akumulator przez to, że ten zegarek jest po prostu duży, ale nie zmienił się czas pracy. Jeżeli będziemy korzystać z niego mało intensywnie, to wytrzyma aż 14 dni, jeżeli będziemy korzystać z niego intensywnie, to 8 dni i to się mniej więcej pokrywa z rzeczywistością, bo ja korzystałem z tego zegarka i faktycznie robiłem sporo treningów, on wytrzymywał mi tydzień, a jak się z nim leniłem, to wytrzymywał prawie 2 tygodnie. A poza tym mamy tutaj do czynienia po prostu ze świetnym zegarkiem Huawei'a, czyli z zegarkiem, który jest piękny, wygląda jak zegarek, bo Huawei właśnie z tego słynie. Mamy tutaj mnóstwo tarcz, mamy mnóstwo funkcji, tętno, kroki, sen, mierzenie jakiegoś natlenienia krwi, medytacja, pogoda, sterowanie muzyką. Mógłbym to wymienić naprawdę długo. Mamy mnóstwo dyscyplin sportowych. Te mierzenie treningów także działa naprawdę nieźle. I tak naprawdę pod tymi względami ten zegarek nie różni się od innych zegarków Huawei'a. No i pamiętajmy, że zegarki Huawei'a działają nie tylko ze smartfonami Huawei'a, ale też ze smartfonami z systemem Android, czy też z iPhone'ami, bo często mnie pytacie, że czy ten zegarek zadziała z moim iPhone'em, czy ten zegarek zadziała z moim Samsungiem, czy ten zegarek zadziała z moim Oppo, tak, zadziała. Dobra, to tyle o technikaliach, teraz sprawdzimy, jak ten zegarek sprawdza się w praktyce. Przepraszam, że będziecie musieli to oglądać. No i jesteśmy właśnie po nurkowaniu. Najpierw przeszliśmy kurs teoretyczny, później praktyczny, później mogliśmy nurkować. Jako, że nie mamy żadnych licencji dla nurków, to mogliśmy nurkować na głębokość maksymalnie 12 metrów. I tutaj zegarek mi pokazuje, że nurkowałem na 11,9 metra. I powiem Wam, że tutaj jest dużo ciekawych funkcji. Bo ja, jako że nigdy nie nurkowałem, na przykład miałem taką opcję, że nagle zacząłem zbyt szybko się wynurzać. A to jest po prostu niebezpieczne. I zegarek pokazał mi, że ej, zrób przystanek bezpieczeństwa. Zawibrował, pojawiło się powiadomienie na ekranie. No i faktycznie, udało mi się ustać na jednej z półek, czekałem i kiedy tam sobie czekałem, pojawiło mi się powiadomienie po kilku minutach. Okej, możesz już wynurzać się dalej, więc faktycznie to działa.
Pamiętajcie jednak, że ja na co dzień nie nurkuję. To był mój pierwszy raz, kiedy nurkowałem. Nie wiem, jak działają profesjonalne komputery nurkowe. Pewnie lepiej niż po prostu funkcja wbudowana. Bardzo fajny, ale jednak zegarek. I pamiętajcie o tym, że to nie jest recenzja Huawei Watch Ultimate. Ja wiem, że zaraz pojawi się mnóstwo artykułów, filmów, recenzji mówiących, że mam ten zegarek od 2-3 tygodni albo i dłużej i już mogę Wam wszystko o nim powiedzieć. Jest to z jednej strony prawda, jednak z drugiej strony aktualizacja, która dodaje do tego zegarka wszystkie funkcje, wyszła do nas dopiero 30 marca, więc tak naprawdę to nagrywamy 31 marca, więc testuję ten zegarek w takiej prawie finalnej wersji, zaledwie od kilku godzin, mimo że mam go od kilku tygodni i nie jestem tutaj wyjątkiem, każdy ten zegarek testował właśnie w ten sposób. Huawei Watch Ultimate jest dostępny w dwóch wersjach kosztujących 3299 zł oraz 4199 zł. Czym się różnią? No, ta tańsza wersja jest wersją czarną i jest wyposażona w dwa kauczukowe paski. Z kolei wersja droższa, czyli Voyage, kosztująca właśnie 4199 zł, jest moim zdaniem ładniejsza, jest taka srebrzysto-niebieska, ale ta różnica ceny wynika nie z wyglądu, ale z tego, że w zestawie dodatkowo poza dwoma kauczukowymi paskami jest także tytanowa bransoleta. No i poza tym pamiętajcie, że jeżeli ten zegarek Wam się spodobał i chcecie go kupić, to możecie to zrobić w sklepie MediaExpert, a odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Chyba, że wolicie stacjonarnie. To można też stacjonarnie. I to już wszystko, co miałem dzisiaj Wam do powiedzenia na temat zegarka Huawei Watch Ultimate. Co tu dużo mówić, świetny zegarek Huawei, tak jak poprzednie, ale doszły tutaj lepsze materiały. Ten zegarek jest po prostu wytrzymalszy i mamy tutaj kilka dodatkowych funkcji, z których najciekawsza to jest oczywiście nurkowanie, co dzisiaj sprawdziliśmy. I w tym nurkowaniu ten zegarek wypadł naprawdę nieźle, no bo mogłem zejść na maksymalnie 12 metrów, zszedłem na 11,9 i zegarek to wykrył. Za szybko się wynurzałem, zegarek mnie przed tym ostrzegł, poczekałem, dostałem informacje o tym, że mam się wynurzać w tym momencie, że już mogę to robić. Jak dotrwaliście do tego finalnego momentu filmu, no to mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Jak tutaj dotrwaliście, piszecie słowo nurkowanie i my już wiemy, że cały film obejrzeliście. A poza tym łapka, subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie, z jakich smartwatchy wykorzystacie i dlaczego. I to już wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!